tak, tylko bliżej mikrofonu i głośniej. Dobrze, 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 spokojnie. Wszystko do mnie. Pani, to jest, nie, to jest dynamiczny mikrofon, także on w całości będzie nie punktowo, tylko próbę, dobrze? Już sekundka. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy Państwa. Raz, dwa. Proszę o zachowanie dystansu. Ale nie, teraz nie, no potem jak będzie zwoły. Szanowni Państwo, rozpoczynamy wielowyznaniową modlitwę przy grobie ofiar mordu na Żydach dokonanego 4 lipca 1946 roku w Kielcach. Na zaproszenie prezesa Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego, w modlitwie wyznaniowej będą uczestniczyć pani rabinka Małgorzata Kordowicz z Warszawy, pan Włodzimierz Kac, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, ksiądz kanonik Jacek Kopeć, reprezentujący biskupa kieleckiego księdza Jana Piotrowskiego, ksiądz Rafał Dudała, rektor kościoła akademickiego świętego Jana Pawła II w Kielcach, ksiądz mitrat Władysław Tyszuk, proboszcz prawosławnej parafii świętego Mikołaja w Kielcach, ksiądz Michał Koktysz z kościoła ewangelicko-reformowanego z parafii w Łodzi, pastor Wojciech Ostrowski z parafii ewangelicko-metodystycznej w Kielcach, imam Abdul Dziabar, sekretarz Ligi Muzułmańskiej i wicedyrektor Centrum Muzułmańskiego w Warszawie. Witam wszystkich zgromadzonych, witam też wśród nas wiceprezydenta Kielc i proszę o zabranie głosu Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego. Dziękuję bardzo mojemu bratu Andrzejowi Białkowi, który już od kilku lat prowadzi powołany przez Stowarzyszenie Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, mający swoją siedzibę przy ulicy Planty 7, miejscu tej zbrodni, który to instytut dobrze służy miastu, dobrze służy Polsce. Nie tylko dlatego, że podtrzymuje pamięć o zamordowanych, pamięć o tej zbrodni, ale także robi wszystko, co w naszej mocy, aby do podobnych zdarzeń nie dochodziło, abyśmy byli bardziej wszyscy, bardziej wrażliwi na najmniejsze okruchy zła, które każdy z nas, jeśli sięgnie uczciwie w swoje serce, może znaleźć. Pamiętajmy, że
takie zło, które miało miejsce w Kielcach w 1946 roku, nie bierze się nagle. Ni stąd, ni zowąd, nie spada z nieba. Ono urasta, urasta, urasta. Urasta, aż właśnie przybiera taką tragiczną, dramatyczną postać. To zaczyna się, nawet nie trzeba takich rzeczy mówić, wydaje się, a jednak. Ja prawie co roku dostaję od dziennikarzy właśnie to jedno fundamentalne pytanie. Jak długo mamy pamiętać? 74 lata już minęły. Dlaczego? Dlaczego ciągle tutaj przychodzimy? Dlaczego o tym pamiętamy? A no właśnie dlatego, że ciągle zapominamy, że wielkie zło bierze się z małego zła. Wtedy, kiedy wobec kogoś się nieuczciwie zachowujemy, wtedy, kiedy się na kogoś gniewamy, kiedy podnosimy głos na dziecko, na męża, na żonę, kiedy przełożony krzyczy na swoich podwładnych, kiedy politycy na siebie wrzeszczą i rzucają siebie obelgami, to tych, że tak powiem, owoców tego gniewu mamy wszyscy pod dostatkiem. Są ofiary, nawet teraz. Chociażby, żeby wspomnieć świętej pamięci prezydenta Adamowicza. To się dzieje po prostu na naszych oczach. Więc dlatego musimy o tym pamiętać. Nawet nie ze względu na te ofiary, chociaż należy im się nasza cześć i nasza pamięć o nich, ale ze względu na nas samych. Na nas samych. I nie ze względu nawet na przyszłe pokolenia, tylko na nas samych. Na nas samych. Na to, jacy jesteśmy dla innych ludzi. I po to tu przychodzimy. I ja wierzę, że widzę twarze osoby, które są tu co roku, od wielu lat. Dlaczego? Nie dlatego, że pełnią jakieś funkcje, które ich do tego obligują, że mają taki obowiązek, tylko dlatego, że ta sprawa tego dramatu stała się ich sprawą osobistą, że dotyka ich osobiście, że nie daje im spokoju, że niepokoi ich i dopóki ta sprawa sprzed 74 lat nas niepokoi, a powinna nas niepokoić, wszystkich nas, nie usypiać. No widzieliśmy, jest taka organizacja, która co roku składa pod tablicą przy ulicy Planty 7 spokojnie wieniec z szarfą z napisem ofiarom prowokacji ubeckiej. No to sobie mogą uspokajać dalej swoje sumienia. No, mogą zaczarowywać każdymi zaklęciami. Tak? Nie, ta sprawa ma nas niepokoić. Za tą sprawą jesteśmy my wszyscy odpowiedzialni. Ja, ty. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni. Nie w sensie odpowiedzialności za sprawstwo, ale jesteśmy odpowiedzialni za pamięć, jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tą pamięcią robimy. Do czego nas ta pamięć obliguje. Wielu z nas tutaj zgromadzonych wierzy, ja wierzę w obecność wśród nas zmarłych, że są wśród nas. Są wśród nas. Możemy mieć z nimi łączność. I tutaj się gromadzimy i dlatego są też wśród nas duchowni, żebyśmy prosili ofiary tutaj złożone w tym grobie. Przez tyle lat ten grób był bezimienny, tutaj są już wypisane nazwiska. Żebyśmy prosili te ofiary, te niewinne ofiary o opiekę nad nami. Chociażby taką opiekę, żebyśmy się nauczyli radzić sobie swoją własną agresją, ze swoją własną złością, ze swoją własną niechęcią do innych, do oponentów, do przeciwników, do tych, którzy się z nami nie zgadzają, do tych, którzy nie chcą myśleć tak, jak my myślimy, nie chcą postępować tak, jak my postępujemy, którzy są dla nas wyrzutem, niepokojem, żeby się nami zaopiekowali. Bo ciągle jest możliwe to, o czym zadecydowaliśmy 15 lat temu, bo równo 15 lat temu powstało nasze stowarzyszenie, chociaż pamięć kultywujemy dużo dłużej. Przepraszam. Dziękuję bardzo.
Rozpoczniemy modlitwę. Zapraszam do mikrofonu panią rabinkę Małgorzatę Kordowicz i pana Włodzimierza Kacę. Boże, pełen miłosierdzia. El malerachamim, shochen bamchomim, dayan almanot davietomim, hamtze menucha nechona al kanfei hashchina. ומעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזכירים. לנשמות רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו, שנשחטו, שנחנקו ושנשרפו, ושנקברו חיים על קידוש השם. כולם טהורים וקדושים, ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון ואדירי התורה. בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו, לעולמים, ויצרור החיים את נשמתותיהם בגן עדן תהא מנוחתם. אדוני הוא נחלתם, יזכור עקדתם, ותעמוד לנו ולכל ישראל צדקתם. ארץ, אל תכסי דמם, ואל יהי מקום לזעקתם. בזכותם ישובו נדחי ישראל לאחוזתם, והקדושים לזיכרון תמיד, נגד אדוני יעמדו. לגורלם יבואו שלום, וינוחו על משכבותם, ויקומו לקץ הימים לחיותם, ונאמר אמן. Boże, pełen miłosierdzia, który mieszkasz na wysokościach, sędzia dla wdów i Ojcze dla sierot, znajdź właściwy odpoczynek pod skrzydłami Twojej obecności na poziomach świętości i czystości, świecących jak blask sklepienia niebieskiego dla dusz dziesiątków tysięcy Izraela, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zostali tu zabici, wymordowani, spaleni, pochowani żywcem dla uświęcenia imienia Bożego. Wszyscy oni są święci, czyści, czyści, a pomiędzy nimi są uczeni i sprawiedliwi, potężni w torze jak cedry Libanu. Oby dawca miłosierdzia ukrył ich w ukryciu swoich skrzydeł na wieki i aby związał ich duszę węzłem życia. Oby znaleźli odpoczynek w ogrodzie Edenu. Haszem jest ich dziedzictwem. Oby wspomniał ich męczeństwo i oby zasługa ich sprawiedliwości przemawiała za nami i za całym Izraelem. Ziemia nie zakrywa ich krwi, nie ucisza ich krzyku. Przez ich zasługę, oby rozproszeni z Izraela powrócili do kraju, który jest ich własnością. Niech zawsze trwa przed Haszem pamięć o losie męczenników, oby weszli w pokoju do miejsc swojego odpoczynku. Powstali na koniec dni życia i powiedzmy amen. Psalm 130. Tehilim Kuflam.
Shir Hamalot. Nima makim kratiha Adonai. Adonai shim'a v'koli. Tihyena ozneha kashuvot lekol tachanunai. Im avonot tishmoria, Adonai mi ya'amod. Ki imecha haselicha leman tivare. Kiviti Adonai, kiveta nafshi, ve'lidvaro ochalti. Nafshi la Adonai. Mishomerim la boker, shomerim la boker. Yachel Israel el Adonai, ki im Adonai achesed, ve'arbe imo fedut. Ve'hu yivdet Israel mikol avonotav. Psalm 23, Tehillim kaf gimel. Mizmor le David. Adonai ro'i lo echsar, binot deshe yachbitzeni, almei menuchot yenahaleni, nafshi yeshovev, yancheni bemaagalei tzedek leman shomo. Gam ki elech begei tzal mavet, lo irara ki ata imadi, shiftecha umishantecha, hema yenachamuni. תערוך לפני שולחן נגד צורריי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Modlitwę katolicką poprowadzi ksiądz kanonik Jacek Kopeć i ksiądz Rafał Dudała. Towarzyszyć będzie chór z Hola Cantorum Cœlentiensis. Módlmy się z ufnością do Boga, wiernego swemu przymierzu i obietnicom, pokornie przedstawiając mu nasze potrzeby i prośby. Módlmy się za ofiary pogromu kieleckiego. Daj im, Boże, wieczne życie, a pamięć o głębokich ranach zadanych im na ziemi niech uzdolni kolejne pokolenia do troski o najsłabszych i odrzuconych. Modlimy się za Żydów i chrześcijan, aby wierni Słowu Bożemu byli dla współczesnego pokolenia świadkami bezwarunkowej miłości Boga do swojego stworzenia, a ze swej historii umieli wyczytać drogę zwycięstwa miłosierdzia. Modlimy się za całą ludzkość, nękaną grzechami przeciw miłości, aby przywódcy narodów podejmowali działania na rzecz pokoju między ludźmi. Prośmy o pokój na Bliskim Wschodzie i w innych rejonach świata udręczonych przemocą, aby serca ludzi otworzyły się na pragnienie przebaczenia i pojednania. Boże, Ty nas odnawiasz mocą Twego Słowa. Skieruj nasze kroki na Twoje ścieżki i udziel nam daru miłości, którego od Ciebie oczekujemy.
słowa modlitwy papieża Jana Pawła II, zapisane na kartce, którą umieścił w ścianie płaczu w Jerozolimie w roku 2000. Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby objawić swe imię narodom. Jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych, którzy w ciągu historii spowodowali cierpienia Twoich dzieci. Prosząc Cię o przebaczenie, chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodami przymierza. Modlitwa prawosławna. Fragment Panie Hide odśpiewa chór parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kielcach, której proboszczem jest ksiądz mitrat Władysław Tyszuk. Сотворим
wiecznoju pomio. Modlitwa protestantów. Słowami psalmów modlić się będą ksiądz Michał Koktyrz z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i pastor Wojciech Ostrowski z parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Kielcach. Słuchajmy się słowa psalmu 23. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Amen. Słowa z psalmu 51. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco. Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Amen. Słowa psalmu 55. Usłysz, Boże, modlitwę moją. Nie odwracaj się od mej prośby. Wejrzyj na mnie i odpowiedz mi. Nie mam wytchnienia od strapień. Trwoga mnie przenika z powodu krzyku wroga i ucisku złoczyńcy. Bo przytłaczają mnie złem i zaciekle mnie prześladują. Serce drży we mnie z trwogi. Dopadł mnie śmiertelny lęk. Przejmują mnie bojaźń i strach. Ogarnia mnie przerażenie. Amen. O modlitwę muzułmańską proszę imama Abdullah Jabara. Selam aleykum. Szczęść Boże. Stoimy dzisiaj, jak wszyscy, edukację dla nas wszystkich. Przykro, co się dzieje dzisiaj i wczoraj i wcześniej. Niewinne ludzi. Modlimy.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Proszę wszystkich duchownych, przedstawicieli religii i wyznań o zapalenie zniczy. Dziękuję. Proszę, zapraszam do wspólnej modlitwy słowami psalmu 62. Otrzymali Państwo kartki. Na ostatniej stronie jest ten psalm. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu. Od Niego przychodzi moje zbawienie. On jedynie skałą i zbawieniem moim. Twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać, jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali. Oni tylko knują w podstępy i lubią zwodzić, kłamliwymi ustami swymi błogosławią, a przeklinają w sercu. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo do Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie skałą i zbawieniem moim. On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Dziękuję za wspólną modlitwę. Przypominam, że w środę w kościele akademickim na ulicy Wesołej o godzinie 18:30 w rocznicę pogrzebu ofiar będziemy się modlić za duszę ofiar, za sprawców, za pokój, za pojednanie i za miasto nasze, za Kielce. Dziękujemy wszystkim za udział. Jeszcze są kwiaty, jeszcze są kamienie. Proszę wszystkich uczestników o złożenie tych kwiatów, kamienia na grobie. Kto ma zniczenie, zapali. Dziękuję wszystkim.